Zobaczcie zapowiedź trzeciej części dokumentacji afery podkarpackiej do filmu Pętla o śmierci Dawida Cygana Kosteckiego. Co możesz powiedzieć o Cyganie Kosteckim? Dla mnie był zwykłym śmieciem, jak wielu innych gangusów. Ja byłem psem, więc konflikt interesów był oczywisty. Dzwonił 3 dni przed śmiercią do żony Edyty i mówił jej, że czuje się niepewnie, że czuje, że coś wobec jego osoby się nawypierdala. Nie? A uważasz, że jego zabili? Czy on się zabił? Ja się nie wypowiadam na ten temat w ogóle. Po prostu się nie wypowiadam, nie? To nie my. Zabezpieczono duże ilości broni, materiałów wybuchowych, narkotyki. To była grupa multiprzestępcza. Działalność ta burdelowa to był tylko niewielki wycinek tego, czym tak naprawdę się zajmował. Ty wiesz, że on się sam zabił? Nie. A jak sądzisz, co się stało? Ktoś mu pomógł w tym.